To jest największy paradoks, jakiego doświadczamy w naszym życiu duchowym. Nawet dramat grzechu, jaki przeżyliśmy w swoim życiu, może się stać pomocą. Jeśli Pan mnie przeprowadził przez mój grzech, to nawet ten upadek, którego doświadczyłem w życiu, może stać się niesłychanie ważnym doświadczeniem w prowadzeniu innych ku Bogu. Nieraz komentatorzy życia świętego Piotra mają taką odwagę, zastanawiają się nad tym, jakim by był papieżem, gdyby nie został przez Jezusa rozgrzeszony z trzykrotnej zdrady. I czy ludzie by z nim potem wytrzymali? Gdyby się im trafił taki pierwszy papież od A do Z nienaganny, który nigdy w życiu się nie zachwiał, nigdy w życiu nie popełnił żadnego grzechu, nigdy się nie wywrócił. Czy miałby zrozumienie dla ludzi w ich słabościach? Czy mógłby mówić w sposób wiarygodny o tym, jak miłosierdzie Boga cię wyzwala, jak cię stawia z powrotem na nogi? Nie.